I witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym już odcinku Pilarsów. Bez zbędnego wijania w bawełnę idziemy dalej. Mam tylko nadzieję, że tu zaraz da się odpocząć, bo inaczej zginiemy. Typ sama Fischera i go. Worry not, your majesty. Our nation has supplied Kazuwari with the best architects to have ever graced Deora. The site will be a marvel for the ages. There will be no debate. This place will be built by Hoanna hands and minds, or not at all. I will hear no more of it. I am certain a compromise can be found. If I might be dismissed, I will notify my superiors at once. And here. Make certain you lay them deep. The floor will inevitably sustain damage, and we can't have someone seeing the conduits. I can build it however you want, but if they find out, they'll never trust us again. Our work at Ukaizo would be doomed. What if Juana workers visit the site when we're laying the stone? What if someone... Ukaizo will mean nothing if we cannot prove out our theories here and now. You worry about the masonry. I'll worry about the Juana. O kurde. Coś kombinują. Długie włosy i szata Akseki łopoczą delikatnie, mimo iż w tym zakątku zaświatów nie ma wiatru. Rysy jej twarzy i sylwetki wydają się tutaj wyraźniejsze. Dostrzegasz jej sztywną posturę oraz zmarszczki wyżłobione dziesięcioleciami zmartwień i frustracji. Hello again, Watcher. I apologize for the strangeness of our meeting place and the brusqueness of our invitation. Witaj ponownie, widząca. Przepraszam, że tak spotykamy się w tak dziwnym miejscu i za obcesowość naszego zaproszenia. You stand within the Crucible's heart as one of the stewards of this place. It pains me to admit that you've caught us in a state of floundering weakness. Oto stoisz w samym sercu tygra. Ja zaś jestem jedną z opiekunek tego miejsca. Tym bardziej więc boli mnie, gdy muszę przyznać, że pozostajemy w stanie ciągłej słabości. Kim ty właściwie jesteś? Besides the seeking face, you mean? To znaczy poza tym, że twarzą odkrywczyni? I am Axica. I designed the Crucible. I am responsible for it. Jestem Axica. To ja zaprojektowałam Tygiel. Ja jestem odpowiedzialna za jego powstanie. The soul of an ancient animancer. Fantastic. Ach, dużo starożytnej animantki. No wspaniale. Rozumiem, że to ta uszkodzona kolumna jest przyczyną niepokoju dusz, o którym mówiła Humair. In his desperate flailing to escape, Wahami smashed the pillar. Miotając się desperacko przy próbie ucieczki, Wahami rozbił kolumnę. Now the flow of souls through this place is choked and the crucible doomed. Przepływ dusz został zablokowany i Tygiel jest skazany na zagładę. But now you're here and I imagine the gods follow on your heels. Teraz jednak przybyłaś tutaj ty. I jak podejrzewam, wraz z tobą bogowie. No, zmierza tu prawdziwy Galloway z bardzo dużym jaszczurem. That is not ideal. Nie jest to idealna sytuacja. By severing the Crucible's connection to the rest of the beyond, Wahami has limited Galloway's influence on Kazuwari. Zrywając połączenie Tygla z resztą zaświatów, Wahami ograniczył wpływ Galawayna na Kazuwari. I can only imagine that he has sent an agent to reclaim it by force.
his beast will drench Kazuwari in blood. Nie mam wątpliwości, że wysłał kogoś, kto spróbuje odzyskać je siłą. Jego bestia utopi Kazuwari w morzu krwi. But first, he will destroy this statue and all within it, the two of us included. Wcześniej jednak zniszczy posąg i wszystko, co się w nim znajduje, wliczając w to ciebie i mnie. Another reason, Watcher, why you must stop Wahame. To kolejny powód, dla którego musisz powstrzymać Wahamego, widząca. Ta koncentracja dusz jest jakoś odpowiedzialna za te przerośnięte stworzenia na wyspie? That this place also serves as an island of bounty proved an unintended but desirable outcome. Fakt, że to miejsce jest też znane jako wyspa pełna skarbów, okazało się niezamierzonym, lecz korzystnym rezultatem. You may have noticed that Kazuwari is overrun with beasts of unusual size, animals touched by Galloway. Zauważyłaś być może, że na Kazuwari roi się od istot niezwykłych rozmiarów. Zwierząt dotkniętych przez Galloway'a. Jedna czy dwie takie się trafiły. Such creatures were not of this island prior to the Crucible's construction. Takich istot nie było na wyspie, nim zbudowany został Tygiel. You could say it was made in your image, in a manner of speaking. Można powiedzieć, że w pewnym sensie powstała ona na wasze podobieństwo. Używasz imienia Galloway, podczas gdy wszyscy tutaj mówią Toamohai. Dlaczego? Toamohai was a mythic figure among the ancient Hwana, a great three-headed monster, the greatest of all predators. Predators. Toamohai był mityczną postacią czczoną przez pradawnych Hwana, wielkim trójgłowym potworem, największym z drapieżników. We featured it prominently in our designs here on Kazuwari, in part to appease their overbearing king. Bardzo często pojawiał się na tworzonych przez nas zdobieniach tu, na Kazuwari, po części po to, by obłaskawić miejscowego, apodyktycznego króla. Over time, Galloway bent the figure to his purposes. He may have stolen its identity, but in doing so, he granted it a kind of godhood. Z czasem Galloway zaczął wykorzystywać jego postać do własnych celów. Może i skradł mu tożsamość, ale jednocześnie zapewnił coś w rodzaju boskości. Dobra, czemu nie chciałaś, żeby Hwana poznali twoje prawdziwe plany względem tego miejsca? What do you mean? Co masz na myśli? Zanim się tu pojawiłaś, widziałem fragment twojej przeszłości. Rozmawiałaś z królem i ze swoim asystentem. Aha, yes. I should remember I am speaking to a watcher. Ach tak, nie mogę zapominać, że rozmawiam z widzącą. When we conceived of the Crucible, we were on the cusp of several major breakthroughs in our study of the soul and the beyond. Gdy pracowaliśmy nad Tyglem, byliśmy bliscy szeregu ważnych odkryć w dziedzinie badań nad duszą i zaświatami. The Hwana, however, did not share our interests. As a result, much of this place was constructed in secret, away from their attention. Hwana jednak nie podzielali naszych zainteresowań, dlatego też duża część tego miejsca powstała w tajemnicy, z dala od ich oczu i uszu. That the Crucible's true nature remains hidden to this day. I take a measure of pride in it. Fakt, że prawdziwa natura Tygla pozostaje do dziś nieznana, jest dla mnie powodem do pewnej dumy. Jak dawno temu i jaką to inspirację zapewnili podobni do mnie widzący? A watcher can seek souls in the in-between, but more curiously, those souls can see them back. Widzący potrafi ujrzeć duszę z międzyświata, ale co ciekawsze, one potrafią ujrzeć jego. The mechanism within the Crucible attempts to replicate that signaling property, only without a mortal body that is susceptible to death
or disease. Mechanizm Tygla próbuje odtworzyć ten system łączności, tyle że bez śmiertelnego ciała podatnego na śmierć czy choroby. Every hunter chases Gawain in their own way. Mine was to have Gawain come to me. Każdy łowca na swój sposób ściga Gawaina. Moim było nakłonienie go, by sam do mnie przybył. Czyli to jedna wielka pułapka na duszę tych, którzy polegną w walce. Czyżbym słyszała w twoich słowach oskarżenie? Zachowamy milczenie. To a hunter or a god of hunting, the term trap is no pejorative. Dla łowcy, czy też boga łowów, słowo pułapka nie niesie negatywnych skojarzeń. But yes, we designed the crucible to capture the essence of those who met defeat here, and some of the power of the victorious. Niemniej zgadza się. Stworzyliśmy tygiel, by przechowywać esencję tych, którzy zostaną w nim pokonani, oraz część mocy zwycięzców. Within the crucible, today's hunters may learn firsthand and without coddling the lessons that slew hunters of the past. W tygru dzisiejsi łowcy mogą nauczyć się na własnej skórze i bez forów tego, co zabijało łowców z przeszłości. I powtórzymy. Dobra, i za trójkę, to nic nie daje. Duch mierzy cię spojrzeniem. Nic jednak nie mówiąc, kurczę, za mała czcionka. Jacyś inni porzucali już swoje obowiązki tutaj. Chuami próbuje jako pierwszy. No, we were the first sent to this task. Nie, my jako pierwsi w ogóle otrzymaliśmy te zadania. Always us three. I cannot imagine it any other way. It may not even be possible to leave, but Wahami will try. Kurde, brakuje. Nie, mam 6. Czy 11 mam. Od zawsze była tu nasza trójka. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Możliwe, że w ogóle nie da się stąd odejść, a Wahami na pewno spróbuje. Zajmę się. No zaraz, muszę się dowiedzieć więcej o tym miejscu. This is no typical temple to Gawain. It was designed to advance our understanding of soul manipulation. To nie jest zwykła świątynia Gawaina. Została stworzona, by poszerzyć nasze rozumienie manipulacji duszami. Actually, the talents of the Watchers inspired aspects of its design. Zresztą, to umiejętności widzących były inspiracją dla niektórych elementów projektu. Zajmę się Łamim. Know that he lives up to his role as the slaying face. Be on your guard, Watcher. Pamiętaj, że nie bez powodu pełni rolę twarzy oprawcy. Strzeż się widząca. And good luck. I powodzenia. Dobra, chcę odpocząć. Bo to nie wygląda dobrze. To będzie złe, naprawdę. Jak nie uda się tutaj odpocząć. Teoretycznie mam jeszcze tam. Hmm.
To będzie złe. Ole się przycięło. Ole się przycięło, Jezus Maria. No tego nikt nie przewidział. Spróbujmy przejąć jego. W międzyczasie dajmy tutaj to. To smok by się przydał. Dobra. Uleczenie. Nie wierzę, że to będzie koniec. Coś za szybko. Dawaj. Dobra, on pokonany. Rzut. Żrący oddech. O nie, 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 to nie. Tak, tego nie chcemy. Weź no to w niego wjedź. Dobra, aktywujemy to. I co, on nie może atakować? O. I tutaj poprosimy jeszcze, gdzie jest ten... Mam nadzieję, że go nie trafi. Co? Co tu się odwala? Za przeproszeniem. Ty dalej. A. Walcz z nim. A ty jednak strzelaj do niego i ty też do niego. Yeah, I'll light the darkness.
Ty pewnie już masz to. Dobra, i czemu ona mnie zaatakowała? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jest to troszeczkę dla mnie dziwne. Zabójczy piorun. Zagramy tak. Tu gdzieś miałem jeszcze leczenie, właśnie. A co jemu się dzieje? Flankowanie dobrze wchodzi. Zwykły atak. We have become fractured, turned upon ourselves. Staliśmy się rozbici, obróciliśmy się przeciw sobie samym. Unosi z rozpraszającego się ciała Łeamiego metaliczny odłamek, wciska ci go w dłonie. Dobra, co to daje? Zwiększa moc i stanowczość o jeden do końca walki za każdym razem, gdy członek drużyny... A, ale to miałem. Miałem coś podobnego. Kontynuuj. I am thankful for your intervention, albeit deeply ashamed of our conflict. Tak czy inaczej, jestem ci wdzięczny za interwencję i głęboko zawstydzony naszym konfliktem. Aksika mnie zaatakowała. I wonder why. Perhaps there was more to it than we knew. Dziwne. Ciekawe dlaczego. Być może było jeszcze coś, o czym nie wiedzieliśmy. All that remains is for the flow of souls to be restored with the tooth of Tuamawai. With that done, you should be able to leave this place. Pozostaje tylko przywrócić zębem Tuamawaya przepływ dusz. Gdy to zrobisz, powinnaś być w stanie opuścić to miejsce. Live well, champion of the hunt. Żyj dobrze, czempionko łowów. Thank you.
Droga wolna. Co? W zamknięty obwód natychmiast wlewają się dusze. Adra emanuje silnymi uczuciami radości, rozpaczy, wszystkich pośrednich stanów, jakich doświadcza płynąca przez nią esencja. Gdy wchodzisz w strumień, jego odczucia stają się niemal słyszalne. Okrzyki ulgi, łzy radości, bolesne okrzyki, wszystko to pozostaje gdzieś na granicy twoich zmysłów. Po chwili zmienia się w niezrozumiały chaos, który mknie wokół ciebie. Przeciąganie twojej fizycznej formy sprawia, że przemieszczasz się powoli pod prąd. Czujesz, że twoje ciało jest już niedaleko. Dlaczego? Chcę wrócić do świata żywych. Uderzasz o swoje ciało, jakbyś spadała z dużej wysokości. Budzisz się, nabierając gwałtownie powietrza i widzisz nachylającego się nad tobą Engariego. Ja myślę, że jeszcze jedna walka nas tutaj czeka. Z tym krokodylem, czy czym tam to. Tam jaszczur to się nazywało. Engari pomaga ci wstać. Duże dłonie Aumanina są zaskakująco szorstkie i suche. Cofa swoją rękę, spoglądając z zaskoczeniem na twoje. A to skąd się wzięło? Trzymasz w ręce ząb Toamoaya. Jakimś cudem powróciłaś ze światów z fizycznie istniejącym przedmiotem. Powoli dociera do ciebie, zbiegającej od dali wykrzykiwane rozkazy i paniczne krzyki. To pytanie na później. Co ważniejsze, wróciłaś. I to rychło w czas. Moatu, wciąż tu jesteś? Wciąż jestem i cieszę się, że cię widzę. Zdaje się, że coś mnie chyba ominęło. Z wewnętrznego morza wyłonił się olbrzymi jaszczur. Atakuje tygiel. Humaire fights it, but without your aid, I fear she'll feed it instead. Humaire z nim walczy, ale obawiam się, że bez twojej pomocy tylko go dokarmi. Kazuari needs you, champion. Go, save her. Kazuari cię potrzebuje, czempionko. Ruszaj jej na ratunek. Z chęcią bym sprawdził, co się dzieje na arenie. Jednakże bardziej interesuje mnie spanie teraz. Odpocząć przed walką. Dawaj tutaj. Any friend of the faces is a friend of mine. O, widzę, że streama przerwało. Każda przyjaciółka twarzy jest moją przyjaciółką. Pokaż, co masz. Wrogiego efektu. Sala ćwiczeń. 2 do mocy, plus 1 przeciwników. No, i teraz jesteśmy najedzeni. Może przesadziłem z tym najedzonym. Porozmawiajmy z nim. Masz coś ciekawego. Nie. Tygiel tu. Dobra. Robimy sejwik. Tamta, mam nadzieję, że jeszcze walczy. DLC 2.07C. Do tygla. Stawczo Aporokoi.
beast's breath rolls over you in a fetid wave. The stench of rotting fish nearly overpowering. A light sparks in its beady eyes, and the shouting from the stands fades away to nothing, replaced by the guttural rumble of Galloway's displeasure. Oddech bestii dociera do ciebie falą zgnilizny. Odór rozkładających się ryb sprawia, że niemal robi ci się słabo. W małych, okrągłych oczach stworzenia pojawia się światło. Krzyki z trybun cichną, zastąpione gardłowym pomrukiem, których Galloway wyraża swoje niezadowolenie. This is my temple, my island, my security against Aethys's madness! Szkoda tylko, że on nie jest naprawdę taki wielki tutaj, jak jest to pokazane w grze. To moja świątynia, moja wyspa, moje zabezpieczenie przed szaleństwem Eotasa. Bestia uderza ogonem i szoruje nim po arenie. Jest niespokojna, żądna walki. My connection to the island is returned, yet it is not as it was. Moja więź z wyspą powróciła. Jest jednak inna niż dotąd. Niezadowolenie Galloway'a uderza cię jak silne kopnięcie w klatkę piersiową, gdy próbujesz odzyskać oddech. Dociera do ciebie niczym szept na wietrze niskim, coraz głośniejszy warkot sług boskiego zwierzęcia. What happened in the beyond? What did you do? Co się stało w zaświatach? Co zrobiłaś? Weave your tale now, while you have a tongue still to tell it. Snuj swą opowieść, póki masz jeszcze język, by to robić. Twarze były wplątane w walkę o władzę. Rozwiązałam ten problem? Pozostaną w posągu na zawsze jako twoi więźniowie. I must admit, I'm surprised. You are known among the gods as a willful and contrary creature. Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłaś. Bogowie mają cię za upartą i knombrną istotę. I only regret that a scavenger like you stole my kills before I had the chance to crush them in my own claws. Żałuję tylko, że taka padlinożerna istota jak ty wykradła mi ofiarę, nim miałem okazję osobiście rozerwać ją na strzępy swoimi pazurami. By your actions, the Crucible's trial will persevere through many seasons to come. Dzięki twoim czynom, próby tygla będą trwać przez wiele kolejnych lat. Those who fail their trials and give their lives to the arena will remain a part of it, as it should be. Ci, którzy im nie sprostają i oddadzą arenie swoje życie, pozostaną jej częścią. Jak być powinno? Co jest takiego ważnego w tej wyspie? You stand before me now. Me, Galloway, a god. And this is what you ask. Stoisz przede mną, przed Galawainem, przed Bogiem i pytasz o coś takiego? The Crucible is a hoard of essence for me to draw from. A safeguard against the rash and foolish decisions of the other gods. It's mine. Tygiel to ogrom esencji dla mnie, bym mógł ją swobodnie czerpać. Zabezpieczenie przed lekkomyślnymi, głupimi decyzjami innych bogów jest mój. W jaki sposób twarze znalazły się w posągu? How did you come to be in my statue? A w jaki sposób ty się w nim znalazłaś? Wehami was a successful champion and adherent
to Toamwai until the day he died in the crucible. Łami był doskonałym czempionem i sługą Toamwaja, aż do dnia, w którym zginął w Tyglu. His devotion to the ruthless hunt so impressed me that I asked if he would oversee the crucible as one of the faces. Jego oddanie bezwzględnym łowom na tyle mi zaimponowało, że zapytałem, czy nie chce nadzorować Tygla jako jedna z twarzy. Zgodził się, bardzo ochoczo. To co powinnam była zrobić z twarzami? Will you fight like a predator or cower like prey? Dość tych pytań. Będziesz walczyła jak drapieżnik, czy kuliła się jako ofiara? Pray to your favored god, Herald of Barath, for your death is near at hand. Pomódl się do Boga, którego szanujesz, Herald Koberata, bo oto nadchodzi twoja śmierć. Poczekaj, nie musimy być wrogami. The time for bargaining has passed. Accept your death with honor, Herald of Barath. Czas na to. Czas na targowanie się minął. Przyjmij swą śmierć honorowo, Herald Koberata, i módl się, by w kolejnym życiu posiąść więcej sprytu. Like shuttered lamplight, the glow of Galloway's presence leaves the beast's eyes. Dark encroaches at the edge of your vision, until all you can see is a pinprick of light swimming in the emptiness of the beyond. Suddenly, the light blooms, and its force shoves you back into your body. Blask obecności Galawayna znika z oczu bestii, jak gdyby ktoś zgasił płonące w jej głowie światło. Ciemność powoli przysłania ci wzrok i wkrótce widzisz tylko świetlną kropkę, unoszącą się w pustce zaświatów. Nagle kropka powiększa się, a siła jej blasku rzuca cię z powrotem do twojego ciała. Dobra, co jest z tobą w ogóle? Niewrażliwość, przypadłości, na kondycję, bla. Klasycznie, atak. Nie, on tu musi podbiec. Nie. Poprosimy tu. I ciebie. A będzie... Smok. Atak. Ty wracasz. To będzie ciekawie. Ty idziesz walczyć tu. Spróbujmy się odciąć tak, albo nie. Gdzie to było? Tak, się spróbujemy odciąć od nich. Spróbujmy tak. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Dobra, na razie dobra, walcz z nim. Ty tak. I'm sorry.
Ty z nim. Żmij pójdzie tu. Dobra, wszyscy się wynosić. I ty leczenie. Mega. Dobra, weźcie to pokonajcie wreszcie. Jeszcze żyje. Dobra. Ty rzucisz w niego. Ty cofniesz się. To zagramy tak. Ej, no tutaj jakiś coś Uber takiego. This is futile. Arthic, Worthen, Roth. Let's tie it out. Dobra. Ten sklepany. Spróbujmy mackę postawić tu. Jak z życiem. Ty leczenie. Kurde, wytrzymała ta bestia. Dobra. Nie to. A kurczę, straciliśmy go. No, niedobrze. Gdzie jest mój ten? Macka, bić wszyscy. Ty weź się wycofaj. Inspiracja zdecydowanie. Dawaj. A ona ma jeszcze podniesienie. Dobra, dawaj kopnięcie muła. Dobra. Teraz zrobimy tak. Ty rzuć. Wiem, że to zaraz przytnie i to pieruńsko. I can't get through.
on go żre? Podniesienie pokonanych nie bardzo. Tak. Co my tu jeszcze mamy? Uleczenie. Dobra. Gdybym tylko... Co to było? Żyćko. Ona jeszcze miała ten palącą pieczęć. Zmieniamy broń. Co z tą palącą pieczęcią? Żeby nas czasami tutaj nie... O, ubity. The beast collapses into a heap of blood and scales. Bestia pada w kałuży krwi i łusek. Wynik. Zdobywam oko. To duże, połyskujące oko, co pewien czas porusza się lekko, jak gdyby próbowało dzięki pamięci komórkowej obserwować to, co dzieje się wokół. Choć nie mruga, jest całkowicie martwe, pozostaje wilgotne oraz śliskie, a w środku przelewa się powoli na poły stężały i szklisty płyn. Porokoa znane są ze swojej łowieckiej czujności i cierpliwości. Sam wygląd tego oka pozwala założyć, że należało ono do sprawnego myśliwego. The massive creature expires with a tired hiss, and you sense the familiar phenomenon of a soul departing a body. Only the energies involved are of a size and scale that threatens to overwhelm you. Ogromna istota umiera, wydając z siebie zmęczony syk. Wyczuwasz ogromne zjawisko duszy opuszczającej ciało, aczkolwiek energia, jaka się przy tym uwalnia, jest tak ogromna, iż masz wrażenie, że cię przytłoczy. The essence rages around you as if desperate for direction. You can provide it. Esencja szaleje wokół ciebie, jak gdyby desperacko potrzebowała wskazania kierunku. Zwróć esencję do... Poślij esencję dusz do cyklu. Without moving your physical hand, you extend your soul's grasp and pull at the center of the spiritual mass. Drawn to your presence, the soul accepts your invitation. Within moments, the essence swirls about you, ready to follow your lead. Nie poruszając swoją cielesną dłonią, sięgasz duszą i chwytasz centralny punkt duchowej masy. Przyciągana twoją obecnością dusza przyjmuje twoje zaproszenie. Po kilku chwilach esencja zaczyna wirować wokół ciebie, gotowa, by podążać tam, gdzie ty. You guide it through the Audra, hidden within the statue of Tuamawai, and into the beyond. Nowa zdolność? Dar Berata? Kierujesz ją przez ukrytą w posągu Tuamawai Adrę wprost w zaświaty. Całkowite doświadczenie. Co ja z tym mam zrobić?
Humayer prostuje się, choć ostrożnie osłania jedną rękę drugą. A więc to koniec. Dusze zostały uciszone. Między trzema duszami służącymi tu Toamoajowi doszło do sporu, ale już wszystko załatwione. To wiele wyjaśnia, nieprawdaż? Dziękuję ci za zażegnanie tych niepokojów. Nie zapomnę tego, co zrobiłaś. Nawet w kolejnym życiu. Obiecuję. Co teraz? We seek and we slay. Teraz możemy żyć, odkrywać i zabijać. We survive. Ocaleliśmy. Ah, Watcher. I hear tale of another artifact ripe for the reaping. O, widząca. Welcome back. Witaj ponownie. Rozmawiałem w oświatach z tworzami. Gelard, cóż za błogosławieństwo. Twarze stanowiły trzy wspomnienia o życiach jednej przebudzonej duszy i każda z nich była widzącym. Nie były bogami, ale też niezwykłymi rozumnymi. Są sługami, które umieścił w posągu sam Galloway. Incredible. Niesamowite. I always suspected something of the sort. The gods are too great to suffer rivals. Zawsze podejrzewałem coś podobnego. Bogowie są zbyt wielcy, by znosić rywali. No dobra, a co z tym? Welcome back. I hope I can be of service. Masz jakieś plotki? Your performance during the final battle impressed many. The faces of the hunt included. Twoje dokonania podczas ostatecznej walki wyrwały na wielu ogromne wrażenie, również na twarzach łowów. If you would hunt more artifacts, all would enjoy seeing you again in the arena. Jeśli chcesz zdobyć więcej artefaktów, daj nam wszystkim radość oglądania cię na arenie. The seeking face whispered of a tapestry stolen on the seas. Now hanging in a shop on the water, filch it from the filcher, and the spider shall be pleased. Twarz odkrywczyni wyszeptała mi o wykradzionym na morzu gobelinie, który wisi teraz na wodnym sklepie. Podwędź go temu, który go podwędził, a pająk będzie zadowolony. The slaying face growled of a statue, that of a great tracker, defaced. Hunt the hunter's crown in a ruined Juana city. Long flooded and overgrown. Twarz oprawcy wykrzykuje o zniszczonym posągu wizerunku wielkiego łowcy. Znajdź jego koronę w zrujnowanym mieście Juana, od lat zalanym i zarośniętym. The surviving face respects even the survival of a wounded god. Though she burned, the exiled queen persisted. Retrieve a part of her from a seat of her power. Twarz ocalałego szanuje nawet przetrwanie zranionej bogini. Choć wygnana królowa spłynęła, mimo to przetrwała. Zdobądź w miejscu, z którego sprawowała władzę jej fragment. I wiesz teraz to, co i ja. No dobra, ale... Nawaliło tutaj... questów. Wszystko fajnie i pięknie. Czy coś dostałem chociaż? Za tę walkę? Tak. Tak szczerze nie chce mi się robić tego, co oni tutaj chcą. To jest za umarłych. To jest... Zdobądź nieoszlifowany Claymont. I tak naprawdę DLC jest skończone. To można zrobić. I tyle.
Także na chwilę obecną zrobimy ciach. Resztę może ogram, albo zrobimy to na streamie. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich poczynań w drugim dodatku. Widzimy się w trzecim, który wyjdzie gdzieś pod koniec grudnia, początek stycznia. I wtedy będziemy kontynuować naszą wspaniałą przygodę. A na chwilę obecną ciach i do później.